Od dłuższego czasu szalet miejski w Kaliszu przy ulicy Babina jest zamknięty. Szkoda, ponieważ w centrum miasta taki obiekt jest jak najbardziej potrzebny. Sam fakt, że toalety są nieczynne, to nie wszystko. Okazuje się, że miejsce przed wejściem do nich ludzie cały czas traktują jako ubikację. Efekt jest taki, że w tym miejscu zalegają odchody, papier toaletowy i inne śmieci, a w ślad za nimi roznosi się potężny fetor. Z pewnością nie jest to miejsce wizytówką Kalisza. Czy miasto coś z tym zrobi?